z tej strony Nomicjan, witam Cię kochana Kruszynko w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przygotowałam dla Was tipy na lato, tak żeby ono okazało się łatwiejsze i przyjemniejsze dla Was, a więc żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Kiedy lubimy wydawać pieniądze i robić dużo zakupów, więc czas na trik, który pozwoli Wam na nich zaoszczędzić. Letyshops to serwis cashbackowy, który pozwala nam na zwrot części gotówki z każdego zakupu online. Jak to działa? Cashback bierze się stąd, że sklepy, które współpracują z Letyshops, płacą mu prowizję. Aż 50% tej prowizji trafia bezpośrednio do nas. Czyli są to prawdziwe pieniądze, a nie żaden bon czy zniżka. Znajdziecie tutaj ponad 2000 sklepów, więc każdy znajdzie ten swój ulubiony. Guess, Adidas, Cyfrowe.pl, no i oczywiście mój kochany AliExpress, a jeżeli chodzi o AliExpress, to jest też bardzo fajny tip. Wchodzicie w dany produkt i chcecie już go zamówić, to tutaj do góry wyświetla Wam się informacja na temat sprzedawcy. Czy jest on polecany, czy podniósł cenę, czy obniżył, także możecie sprawdzić naprawdę rzetelną opinię na temat tego, kogo chcecie coś kupić. W prawym górnym rogu widzicie także wtyczkę Letyshops, którą z łatwością możecie zainstalować, link macie do niej w opisie i to ona informuje nas o procencie cashbacku, jaki macie w danym sklepie. A co 2-3 dni cashback w niektórych sklepach rośnie o 5, a nawet 10% i te sklepy zawsze wyświetlają się do góry. Spoko, to chyba zdarzyło się każdemu. Zapomnieliśmy filtru na twarz i niestety, ale nam się spaliła. No i co teraz? Teraz w grę powinien wejść żel aloesowy, który ma silne właściwości nawilżające. A tym bardziej będzie nam przyjemniej, jeżeli go zamrozimy. Możecie go wydusić do foremek, do lodu albo ciasteczek. Ja akurat mam foremki do ciasteczek, żeby były po prostu większe. Wyrównajcie je delikatnie palcami i odłóżcie do zamrażalnika na kilka godzin, tak żeby porządnie się zmroziły. Nasza skóra potrzebuje teraz nie tylko nawilżenia, ale i ochłodzenia z tego względu, że jest poparzona. Dlatego taki lód aloesowy robi naprawdę świetną robotę. Nie dość, że koi i mniej czujecie ból, to już następnego dnia możecie obudzić się bez zaczerwienień. Ten tip jest głównie dla ludzi z grzywką, ale nie tylko. Jeżeli twoja grzywka albo włosy u nasady szybko się przetłuszczają, to znasz ten problem. Ale jest na to sposób. Mąka. Moim zdaniem 100 razy lepsza od suchego szamponu. Nabieracie jej trochę na puchaty pędzelek i powoli wklepujecie włosy w te miejsce, gdzie po prostu są tłuste. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie myć głowy, ale taki tip sprawdza się w przypadku, jeżeli macie jakieś szybkie wyjście, musicie gdzieś lecieć właśnie teraz, a przed lustrem okazało się, że no niestety, ale grzywka nie spełnia naszych oczekiwań i wygląda tłusto. Takim sposobem już nie. Dezodoranty mają to do siebie, że nie zawsze działają. No komu się nie zdarzyło coś takiego, że zaskoczyły go plamy pod pachami? Jest to strasznie wstydliwe, więc lepiej nie doprowadzać do takiej sytuacji. Weźcie wkładkę higieniczną i przetnijcie ją na pół. Będziemy ją odklejać i przyklejać wzdłuż szwu. Taki sposób zapewnia Wam ochronę przed potem, nawet jeżeli będzie on nadmierny. Ponieważ cały pot zatrzyma się na wkładce higienicznej i żadne plamy nie będą nam straszne. Część z Was pewnie obawia się teraz, że kurczę, ale może to widać, będzie to prześwitywać. Nic z tych rzeczy. Jest to tak delikatny sposób, że po prostu... No zobaczcie sami. Widzicie cokolwiek? No nie, trzeba się naprawdę przyjrzeć. A żadna nieprzyjemna sytuacja nas już nie zaskoczy w tym momencie. Nie ma nic bardziej irytującego latem niż komary. Ich dźwięk, ich gryzienie, Boże, to mogłoby nie istnieć. No ale, co zrobić? Wziąć limonkę, wziąć goździki, przekroić limonkę na pół i powbijać w nie goździki. Jest to super sposób z tego względu, że komary nienawidzą tego zapachu, a my jako ludzie, no cóż, myślę, że jesteśmy nim zachwyceni. Ja go po prostu uwielbiam. Także mamy odstraszacz na komary i piękną esencję zapachową. No dobra, ale co jak jednak ugryzę, bo nie zdążyło się tego zastosować? Pasta do zębów. Tak, najzwyklejsza pasta do zębów. Mentol zawarty w tym produkcie natychmiastowo koi swędzenie i daje takie uczucie chłodu. Poza tym pasta ma właśnie
właściwości ściągające, co pomaga przy pozbyciu się obrzęku i opuchlizny. Wiele z Was pije napoje słodzone, teraz bardzo często robimy to na dworze, zostawiamy je, a już po chwili przylatują robaki, które stwierdzą, że zrobią sobie park wodny z naszego kubka i zaczynają sobie w nim pływać i się topić. Oczywiście najlepiej byłoby mieć kubek zamykany, ale można taki stworzyć samemu za pomocą nożyczek i foremek do babeczek. Robicie dziurkę na środku foremki, delikatnie to zróbcie, ponieważ foremki są bardzo, bardzo też delikatne. No i nałóżcie na kubeczek. Rozprostujcie, bo zazwyczaj ten kubeczek jest większy. Następnie nałóżcie na to gumkę recepturkę, tak żeby się przytrzymało, żeby wiatr nie zrzucał naszego zamknięcia. I już na sam koniec przełóżcie słomkę. Pamiętajcie, żeby korzystać ze słomek wielorazowych, ponieważ w ten sposób chronimy środowisko. Teraz już żaden robak nie jest w stanie wlecieć do naszych napoi. Jesteśmy bezpieczni i one też są bezpieczne, nawet jeżeli odejdziemy i je zostawimy na dłuższy czas. Jezus, to jest odwieczny problem z japonkami, kiedy się poluźnią i zaczynają wypadać. No ale coś można z tym zrobić. I przyda się do tego Wasz ulubiony napój, ale uważajcie, zobaczcie, czy nie wstrząsnę się nim wcześniej. W każdym razie puszka. I to zamknięcie. Musicie je wyrwać i nałożyć od spodu na japonek. W taki sposób nie jest w stanie się już prześlizgnąć dalej. Tak samo działa też spinacz. Musicie go poluźnić i zacisnąć. Znów nie jest w stanie wylecieć. I Wasze japonki, nawet jeżeli były poluźnione, już są naprawione. Wiadomo, że fajnie mieć telefon wodoodporny, ale nie każdy ma takie właściwości. Jednakże każdy może mieć i w to bardzo łatwy i tani sposób. Wystarczy, że zainwestujecie w woreczek z zipem, czyli takim oto to zapięciem, no i telefon jest już w 100% wodoodporny. Możecie go wrzucać, możecie nagrywać, on działa ze spokojem, nie zaleje się. Zaraz Wam pokażę, że wyciągnę telefon i będzie zupełnie suchy. Pamiętajcie, żeby nie wrzucać go na totalnie głęboką wodę, bo może ciśnienie coś zepsuć, ale poza tym spoko. Mam dla Was świetnego lifehacka na upalne dni. Musicie nalać wody tak mniej więcej do połowy butelki, tak żeby kiedy ją kładziecie, wyglądało to mniej więcej tak. Musicie ją włożyć do zamrażalnika właśnie tak jakby leżała i odstawić ją na kilka godzin, żeby dobrze się zmroziła. Po kilku godzinach wygląda to mniej więcej tak. Widzicie, że na jednej ścianie po prostu jest bryła lodu. I teraz, kiedy nalewacie sobie wody, możecie nalać soku, tak naprawdę możecie nawet zamrozić sok, to ten Wasz napój będzie po prostu cały czas zmrożony, schłodzony. Także starczy Wam na wiele godzin jako zimny, orzeźwiający trunek, któremu słonko jest niestraszne. Jest w ogóle to świetny tip z tego względu, że kiedy zaczyna się już rozmrażać lód, to zwiększa Wam się objętość Waszego napoju, więc po prostu starcza na naprawdę długi okres. W tym roku znowu polubiłam noszenie sandałek i myślę, że wielu z Was też sandałki nosi, ale czasami pojawia się taki problem, że niestety obcierają. Przyda się tutaj taki dezodorant w sztywcie. Wystarczy, że posmarujecie miejsce, które Was obciera dezodorantem i dzięki temu stworzy się taka śliska powłoka i przestanie Was po prostu obcierać i szczypać. To naprawdę działa. To samo tyczy się też ud. Znacie ten moment, kiedy jesteśmy po prostu spocone i później wszystko się obciera i boli? Wystarczy, że użyjecie do tego samego dezodorantu albo też zasypki dla dzieci. Tworzy to znowu taką śliską powłokę i po prostu nogi pomiędzy sobą się delikatnie przesuwają, a nie obcierają i nie tworzy się ten czerwony plac, który później boli. To, czego nie lubię latem, to, że bardzo się pocimy na twarzy i robi się takie niezbyt estetyczne glow, które próbujemy zakryć od razu. Ale jest na to sposób. Chusteczki i papier do pieczenia. Wystarczy, że rozdzielicie chusteczki i tą jedną warstwę przykleicie sobie do twarzy i będziecie delikatnie ściągać pot. Wszystko zostanie na chusteczce, a Wasza twarz będzie oczyszczona. I nieważne, czy macie makijaż, czy makijażu nie macie, ten sposób działa w obu przypadkach. I nieważne, czy jest to chusteczka, czy papier do pieczenia, ponieważ obie rzeczy działają bardzo podobnie, aczkolwiek powiem Wam, że papier do pieczenia chyba jeszcze lepiej. Ten glow od razu praktycznie zniknął. Czuję się o wiele lepiej. Odwieczny letni problem. Krem z filtrem na twarz. No cóż, no jest tłusty, no nie zaprzeczymy. Na to podkład albo krem BB. I co to daje? To daje efekt ogromnego, jeszcze raz ogromnego glow,
które no chcemy zamatować tak szybko jak tylko się da, bo po prostu wygląda jakbyśmy były całe spocone. I jeżeli dotkniecie się pędzelkiem od pudru, to wszystko na nim zostaje, a na twarzy macie jakąś ciastolinę. Dlatego zróbcie to przez chusteczkę, tak samo tą jedną warstwę. Zobaczcie, to co miało zostać na waszym pędzlu zostaje na chusteczce, dzięki czemu ta gruba warstwa została ściągnięta, a wasza twarz jest ładnie zmatowiona. Piasek jest fajny, ja lubię piasek, bardzo lubię piasek, ale nie lubię momentu, kiedy wlatuje mi na ręcznik. Dlatego pokażę wam zabawny tip na takie sytuacje. Wystarczy, że weźmiecie prześcieradło z gumką i cztery cięższe przedmioty. Pamiętajcie, żeby te przedmioty były nieco wyższe. Ja tutaj akurat sobie wzięłam świeczki z domu i moją torbę. I rozstawiacie prześcieradło i w rogi wkładacie te przedmioty tak, żeby to prześcieradło minimalnie odstawało od ziemi. Tworzycie takim sposobem taki mikroparawan, który osłania was od piasku, kiedy leżycie sobie na ziemi. Bo kiedy leżycie i wiatr zawieje, to nie wieje wam tego piasku na twarz, tylko ten piasek zatrzyma się na bokach. Jest to dość dziwny tip, ale pamiętajcie, że im wyższe przedmioty, tym macie większą ochronę przed piaskiem i to naprawdę działa. Nad jeziorem naprawdę świetnie się sprawdza, nad morzem troszeczkę mniej, ponieważ nad morzem jest silniejszy wiatr. Na koniec chcę się z wami podzielić czterema fajnymi, szybkimi tipami, które są równie spoko, ale już wam ich nie pokażę. Po pierwsze, jeżeli się pakujecie, nie wrzucajcie wszystkiego na chamę w walizkę i nie składajcie też tego w kosteczkę. Spróbujcie to zrulować, tak żeby zrobiła się z tego taka szyneczka albo serek. Rulonik. Ponieważ w ten sposób spakujecie znacznie więcej rzeczy, niż chcielibyście wziąć. Przydaje się to wtedy, jeżeli zrobimy dużo zakupów na wakacjach, no i niestety nie chcą nam się wcisnąć w walizkę. Po drugie, za pomocą słomki możecie fajnie obrać truskawki. Dla wszystkich tych, którzy nie lubią białej rzeczy w środku, bo wiem, że część ludzi nie lubi, chociaż dla mnie smakuje to tak samo i chcą szybko pozbyć się szypułki, to przebijacie truskawkę od dołu słomeczką i wtedy ta szypułka wylatuje, a ten cały biały miąższ jest zebrany. Ten puder dla dzieci, który pokazywałam wam na uda, także spoko sprawdzi się, jeżeli chcecie wyczyścić stopy od piasku z plaży. Schodzicie z plaży i całe nogi macie w piasku, po prostu aż się nie chce dotykać ich rękami, wtedy sypiecie je pudrem, jednym przytarciem ręcznika schodzi wam wszystko. Natural z opalenizny jest super ozdobą na lato i bardzo łatwo go zrobić. Wystarczy, że w miejsce, które chcecie mniej opalić, nałożycie więcej kremu z filtrem, albo wytkniecie sobie jakiś wzorek na kartce, na przykład serduszko, ptaszka czy coś w tym stylu i po prostu dwustronną taśmą przykleicie w miejsce, które chcecie mniej opalić. Po całym dniu na plaży gwarantuję wam, że to miejsce będzie zupełnie blade, a cała reszta opalona, więc będzie po prostu widać wzorek i w taki sposób tworzysz tatuaż zrobiony przez słońce. I czekajcie już te skrzynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie stawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobiliście tego na początku. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, a ja się już z wami żegnam i widzimy się niebawem i elo, kochamy skrzynki, widzimy się niebawem!